W Windowsie 10 istnieje możliwość ustawienia pinu do konta Microsoft zamiast hasła. Po co właściwie mamy ustawiać ten pin? Dlaczego mamy korzystać z pinu zamiast z hasła przy logowaniu się do konta Microsoft na naszym komputerze? Otóż hasło do konta Microsoft to nie tylko hasło do naszego komputera, to także hasło do naszego maila, hasło do naszego dysku na OneDrive i do innych usług oferowanych przez Microsoft. PIN będzie tylko i wyłącznie dotyczył naszego komputera. Pokażę, jak ustawić PIN zamiast hasła. Klikam na przycisk Start, następnie Ustawienia, wybieram konta oraz opcję logowania. I tutaj numer PIN, mogę dodać PIN. Klikam Dodaj. Najpierw muszę wprowadzić hasło. I pojawiło nam się okno, w którym możemy skonfigurować nasz PIN. Wpisuję PIN. Potwierdzam. Klikam OK. OK. Wylogujmy się. I zalogujemy się przy użyciu PIN-u. To tyle na temat ustawiania PIN-u w Windowsie 10. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbierkom i dziękuję za oglądanie.